W ogóle tak, fajnie, że przeżywacie rzeczy z Bogiem. Ja troszeczkę chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o języku. Myślę, że jest to temat taki troszeczkę zaniedbany, tak? Uczymy się wierzyć, przede wszystkim uczymy się wierzyć, tak? I Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli wierzącymi i mamy chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. Ostatnio Artur mówił na temat odcinania też pewnych takich haczyków na naszej duszy, żeby diabeł nie miał czego się łapać w naszej duszy. Wiecie co? Myślę, że nasz język jest takim elementem, który nam przeszkadza w wierzeniu. To, co opowiadacie, to są wspaniałe rzeczy, tak? Bóg powołał nas do zarządu, ale przede wszystkim powołał cię do tego, żebyś zarządzał własnym życiem. Własnym. Że zanim zaczniesz zarządzać innym życiem, to musisz zarządzać życiem własnym. Jak? Skutecznie. Masz być skuteczny najpierw wobec siebie samego. Wobec siebie samego. Moja taka osobista prośba. Jeśli uzdrawiacie chorych, przyprowadzajcie ich do Jezusa. Przyprowadzajcie ludzi do Jezusa. Wiecie co? Zobaczcie. Uzdrowienie jest małym elementem w stosunku do zbawienia. Tak? Ponieważ kiedy przyjmujemy Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, to ten wielki Pan i Zbawiciel, dawca uzdrowienia, zamieszkuje w nas. I my, tak, z perspektywy osoby wierzącej, wierzymy o nasze uzdrowienie. Wierzymy o nasze uzdrowienie. Więc przyprowadzajcie ludzi do Jezusa. Przyprowadzajcie ludzi do Jezusa, bo jest wiele ludzi, którzy zostali uzdrowieni, ale nikt im nie powiedział o Jezusie. I wiecie, komu oni podziękowali? Mamy. Normalnie idą do kościoła katolickiego, tak? Wracają i po prostu dziękują Marii. Oni już uważają, że to jest w porządku. Zostali uzdrowieni, tak? O Jezusie niestety nikt im nie powiedział. I ludzie wracają do kościoła katolickiego i niestety, ale dziękują mamie. Mamo, dziękuję ci, że mnie uzdrowiła. Nie mama. W ogóle mama nie ma nic wspólnego z uzdrowieniem, tak? Więc troszkę dzisiaj na temat języka. Troszkę powiem wam o tym, jak ja mówię, nie mam mowy doskonałej. Poprzez to, że nie mam mowy doskonałej, często jest tak, że ściągam do swojego życia niepotrzebne rzeczy. Wierzę w to, że Bóg nas powołuje do tego, abyśmy wierzyli w Jego Słowo. Abyśmy wierzyli w Jego Słowo. Tak? Wiem, że jest coś takiego, że chcemy błogosławieństwa Abrahamowego, ale chcemy wierzyć jak Tomasz. A jak wierzył Tomasz? Chciał paluchy wsadzić w ramę. A co Bóg powiedział? Błogosławiony ten, kto nie widział, a uwierzył. Wiecie, tak naprawdę, kiedy my widzimy, to nie potrzebujemy wiary. I my się w tym temacie musimy ćwiczyć. W temacie wiary musimy się ćwiczyć. Musimy się ćwiczyć w temacie wiary. Wiecie, o co chodzi? Bo tak naprawdę to ciągle, bo w eterze się unosi, zobaczyłem, uwierzyłem, tak? Zobaczyłem, uwierzyłem, tak? Przyszedłem, obejrzałem, przez to uwierzyłem. To nie tak ma w ogóle wyglądać. Nie widziałem, a uwierzyłem. Nie widziałam, a uwierzyłam. I chciałabym, żebyśmy troszeczkę spojrzeli dzisiaj, zanim w ogóle ja ten temat troszkę rozwinę, to chciałabym, żebyśmy spojrzeli w Słowo, co w ogóle Słowo mówi na temat wypowiadanych słów. Słowa mają moc. Ja wiem, że my to wszyscy wiemy. Kiedyś na Szkole Przebudzenia Duch Święty powiedział mi taką rzecz, że może zostać wzbudzona potężna manifestacja namaszczenia na spotkaniu, prawda? Ale jeśli się nie odnowimy w umyśle naszym, tak, to nic z tego nie będzie. To będą jednorazowe dotknięcia. Wiecie, przyjdzie Pan, dotknie Ciebie, a Ty wyjdziesz tam za te drzwi i znowu powiesz, góry, no ale mam ciśnienie. Wiecie, o co chodzi? Tylko tak naprawdę my tymi słowami coś budujemy. My budujemy coś tymi słowami. Nie ma tak, że nasze słowa wpadają w ogóle donikąd. One coś budują. Nasze słowa coś budują. Ja pamiętam, jak... I one w ogóle mają moc. Ja pamiętam, jak przez kilka dni brzmiało mi w głowie modlitwa Michała. Kiedy modliliśmy się o wskrzeszenie mojej mamy.
Kiedy Michał przyjechał, to generalnie ja się już nie modliłam, on przejął autorytet i on się modlił. I modlił się cały czas tak. Nie umrzesz, ale będziesz żyć i będziesz opowiadać dzieła Pana. Nie umrzesz, ale będziesz żyć i będziesz opowiadać dzieła Pana. Mówił to non-stop i w kółko. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. Nie umrzesz, ale będziesz żyć. Wiesz, mi to brzmiało jak gdyby w uszach. Zobaczcie, słowa mają moc. Słowa mają moc. One mają moc. My często dotykamy takich w ogóle powierzchownych rzeczy. Powierzchownych rzeczy. Generalnie chodzi o wiarę w Słowo. Jeśli w Słowie jest napisane, to nam ma to wystarczyć. My nie mamy obietnicy, abyśmy wierzyli w suwerenne działanie Boga. Bóg kiedy chce, to dotknie. Bóg kiedy uzdrowi suwerennie, to jest Jego wola. Tak? Ale przede wszystkim mamy wierzyć w co? W Słowo. Słowa mają moc. W mocy języka jest życie i śmierć. W ogóle chciałabym, bo tak, ja mam tutaj w ogóle ciasto i tak niekoniecznie umiem się z tym... Zobaczcie Ewangelia Mateusza 12:37. Ewangelia Mateusza 12:37. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz zbawiony. Ja w ogóle wierzę w to, że ludzie się nawracają i są uzdrawiani na podstawie słowa. Na podstawie słowa. Ja nie wierzę w takie modlitwy, że jeśli ktoś jest chory, podchodzimy do niego i modlimy się innymi językami. Diabeł nie rozumie innych języków. Wiecie, o co chodzi? Mamy modlić się Słowem. Ludzie są zbawiani, bo usłyszeli Słowo. Uzdrawiani są, bo usłyszeli Słowo. Kiedy my się modlimy o przebudzenie, kiedy my chcemy dotykać liderstwa, kiedy my chcemy dotykać przebudzenia, to musimy być ludźmi Słowa. Wiecie, o co chodzi? Ludźmi Słowa. Mnie to w ogóle przejmuje. Ja w ogóle cały czas robię sobie analizę mojej duszy. Boże, czy ja wierzę Twojemu Słowu? Czy ja wierzę Twojemu Słowu? Nie widzę teraz mojego męża, ale wiem, że jest w kościele w Słupsku i tam usługuje, tak? Jest w kościele w Słupsku i usługuje w Słupsku. Nie widzę go, ale wierzę, tak? Jest tam. My mamy wierzyć w Słowo. Słowo ma moc. Słowem Bóg stworzył świat. Wiecie, że jest napisane, że On Słowem utrzymuje ziemię. Ja w ogóle ostatnio, jak się nad tym zastanowiłam, to mówię... Tylko to, na to spojrzeć, można się w ogóle nawrócić z samego tego powodu. On swoim słowem utrzymuje ziemię. To wszystko wisi, bo Jezus powiedział. Wiecie, o co chodzi? To wisi wszystko w powietrzu, ta ziemia, bo On powiedział swoje słowo. Więc zobaczcie, jaka to my mówimy tak. Chcemy zobaczyć. Tak? Chcemy zobaczyć. Ale do tego ci jest... To jak zobaczyłeś, to już nie mów, że wierzysz. Bo kiedy mamy to w fizycznym, to nie potrzebujemy wiary. Nie potrzebujemy wiary, kiedy mamy rzeczy w fizycznym. Mądry człowiek mówi tak, jak mówi słowo. Głupi mówi tak, jak nie mówi słowo. Przykra sprawa. Wielokrotnie Artur do mnie mówi, głupia jesteś, bo nie mówisz tak, jak mówi słowo. Ja mówię, nie do końca głupia jestem, bo głupi, że w swoim sercu, że Boga nie ma. A ja tak nie twierdzę. Ale generalnie wiecie, to chodzi o wiarę w słowo. My musimy, w ogóle jeśli my nie wierzymy słowu, a chcemy ponad to, co jest napisane. Ja nie mówię o literze, bo chodzi też o słowo objawione. Mamy tak zgłębiać Bożą prawdę, żebyśmy słyszeli więcej, niż jest napisane. Ponieważ my dalej tworzymy historię. My dalej tworzymy historię. Dalej tworzymy historię. Skąd mamy pewność? Z wiary. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przeświadczeniem o tym, tak? Czego się spodziewamy. Więc przede wszystkim, tak, nie widzimy to, o co wierzymy. My potem to widzimy, jak uwierzymy, ale na początku nie widzimy. Ja na przykład nie widzę swojego zbawienia, ale jestem pewna swojego zbawienia. Przyjęłam słowo Jezusa i jestem pewna swojego zbawienia. Ja jestem pewna swojego zbawienia. Przypowieści Salomona 18:21. Przypowieści Salomona 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka. Już o tym mówiłam. Lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Spójrzmy jeszcze dalej. Przypowieści 21:23. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. I wiecie co? My nie możemy mówić, jak nam się tylko żywnie podoba. Naprawdę. Musimy wziąć autorytet nad naszym językiem.
Język jest tak specyficzny, że jest w stanie rozpalić bieg życia albo bieg śmierci. W zależności, co będziemy w ogóle budować, co będziemy tym językiem budować, tak? Andrew Womack kiedyś powiedział coś takiego. Bo wiecie, nie można też popaść w taką chorobę, że teraz będziemy na Oriencie i w ogóle każdy swoje słowo będziemy kontrolować, tak? Ale generalnie, jeśli widzisz, że coś się dzieje w twoim życiu negatywnego, tak? To zbadaj swój język. Zobacz, jak mówisz. Zobacz, jak mówisz. Czy mówisz prawidłowo? Czy mówisz tak, jak mówi Biblia, tak? Jeśli zobaczcie, jeśli my mówimy nieprawidłowo, w ogóle w życiu mamy to, co mówimy. W życiu mamy to, co mówimy. Ja pamiętam, jak Bóg uczył mnie, jak ja mam mówić na temat mojego męża, tak? Ja w ogóle nie wierzyłam w jego naprawdę, w ogóle. Bo ja spodziewałam się, że ja to od razu zobaczę. A niestety nasze uświęcenie jest rozciągnięte w czasie. I ja dalej nie widzę jeszcze doskonałego Artura i wcale jak gdyby nie zabiegam o to, tak? Natomiast ja chciałam pojąć specyfikę, co to w ogóle, jak ja mam mówić, jakie ja mam słowa w eter, jak gdyby uwalniać, tak? Żeby budować mojego męża. Ja na początku na niego narzekałam, bo nie umiałam inaczej. Robiłam tak, jak mi podpowiadała moja dusza. Mówiłam, bo jest wredny dla mnie, bo jest nieprzyjemny, bo ciągle stawia na swoje, bo tylko on ma rację, to mnie najbardziej wpieniało, choć do dnia dzisiejszego uważa, że w 99% ma rację, a ja mówię, to znaczy, że jestem tylko tym 1%? Kurczę, oddam pana Michała. 1% na fundację. Mówię, 1% jestem, ale jestem tym doskonałym 1%. Rozumiecie? Nieomylnym, w ogóle nie mylę się w tym 1%. Ty w tych 99 mylisz się notorycznie, ja w tym jednym się nie mogę pomylić. Więc przyjmij ten 1%. Ale na samym początku ja nie wiedziałam, jak ja mam to robić. Nie miałam pojęcia. Kiedy poznałam definicję wiary, wiele w moim życiu się wydarzyło. Natomiast jak gdyby trafiało mi się tak, że ja nawet się przeklęłam. Wiecie, że jeździmy po Polsce i usługujemy. I ja tam wiem, z rok temu była taka sytuacja. Po prostu doskwierał mi okres. Mówię, bym przykwitła. Po prostu się przeklęłam. Ja najnormalniej w świecie przeklęłam w ogóle. Przeklęłam swoje ciało. I zaczęły się u mnie problemy hormonalne. Zaczęłam mieć ostre problemy hormonalne. Artur mówi, teraz mów do swoich hormonów, żeby wróciły w ogóle, wiesz, do takiej formy, jak Bóg zaplanował dla twojego ciała. I zobaczcie, my potem też możemy odkręcać te rzeczy, tylko jest taka zasada, że jeśli wpuścimy tego diabła, to musimy go niestety potem wypędzać, ale można go nie wpuścić. I po to jest nauczanie w Kościele, że ono nie jest po to, aby sobie go wysłuchać i wyjść takim samym. Bo jeśli przychodzisz tylko po to, żeby posłuchać, to po co przychodzisz, tak? To taka w ogóle dla mnie to taka, wiesz, kiedyś pastor Stefanów powiedział, religijni zboczeńcy. Religijni zboczeńcy, którzy przychodzą na spotkania, tak? Siadają w ogóle, idziesz na dyskotekę, pobaw się, po co w ogóle przychodzisz do kościoła, tak? Jak ty w ogóle się nie chcesz zmienić, idź na dyskotekę. Ani w kościele z ciebie nic, ani w świecie z ciebie nic. Idź tam w ogóle, gdzie wiesz, no będziesz sercem, tak? Więc zobaczcie, Bóg chce, żebyśmy wierzyli tak, jak mówi Jego Słowo. Jego Słowo. Ja wiem, że my tego nie chcemy. To są w ogóle takie niemiłe tematy. Nie chcemy odcinać haczyków ze swojej duszy, tak? Derek Prince, kiedy stanął i nauczał ludzi o pokucie, mówi, będę do was mówił o pokucie, i w ogóle mówi do nich o pokucie, oni kiwają głowami, on mówi, nic nie rozumiecie! Nic nie, wiem, że nic nie rozumiecie! Nic nie rozumiecie, bo wychodzicie i zostajecie wciąż tacy sami. Po modlitwach można zobaczyć, wiecie, to jest bardzo proste. Po modlitwie można zobaczyć, czy przyjmujemy słowo do swojego życia. Po modlitwie patrzymy, czy przyjmujemy słowo do naszego życia. Śmierć i życie jest w mocy języka. Zarówno możesz budować słowem swoje życie, życie swojego małżeństwa, tak? I życie swoich dzieci. I tak naprawdę nieważne, co mówi świat, nieważne, co ci podpowiada ktoś, kto koło ciebie siedzi. Zapewniam cię o tym, że kiedy zaczniesz wierzyć, będziesz miał wrogów. Będziesz miał wrogów. Kiedy zaczniesz prawdziwie wierzyć,
będziesz miał wrogów. Rozumiesz? Bo my, kiedy żyjemy takim lajtowym życiem, to nie mamy wrogów. Nawet diabł, nawet dla, my dla diabła nie jesteśmy wrogami. Ale kiedy podejmiesz w swoim życiu, że będziesz posłuszny Jemu Słowu, to gwarantuję Ci, że będziesz miał wroga. Być może na razie w postaci swojej małżonki albo małżonka, bo to się najczęściej zaczyna w domu. Przypowieści Salomona 12:18. Już to czytałam, czy nie? Przypowieści Salomona 12:18. Kto mówi, nie rozważ mnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Miałam kiedyś tak, może przyjaciela, to za dużo powiedziane. Kiedyś pewien człowiek opowiadał taką historię, że był zraniony mieczem. I że bardzo długo goiła się rana po mieczu. Bardzo. I w Biblii jest napisane, że słowo jest jak miecz, tak? I wiecie co? Słowo jest dobre, ale w stosownej porze. Dobrze jest, kiedy my go wypowiadamy w stosownej porze. Na przykład tak jak w małżeństwach, tak? Jest na przykład jakaś tam akcja, nie, i od razu reakcja. Akcja, reakcja, akcja, reakcja. Niedobrze jest tak wtedy, tak? Niedobrze, kiedy jest akcja i kiedy jest reakcja. Bo tak naprawdę słowo rani jak miecz. Ten człowiek mi opowiadał, że bardzo długo goiła się jego rana po mieczu. Bardzo długo. Gdzieś w ogóle ropiało mu to wszystko i tak naprawdę mówi, że zrozumiał wtedy, że wielokrotnie mówi, wolałbym w mordę dostać, niż być zraniony słowem. Nie rańmy się na przykład w małżeństwach, nie rańmy się słowem. Ja wielokrotnie do Artura mówię, nie masz wobec mnie galilejskiego tonu. Kiedy masz wobec mnie galilejski ton, to ja jestem u twoich stóp. Ale kiedy masz w ogóle nie galilejski ton, to mnie się morda otwiera w ogóle jak puszka. Wiecie, o co chodzi? Tak to działa. Niestety, ale tak to działa. Chcemy być posłuszni Jezusowi, chcemy być posłuszni prawdzie, tak? I kiedy mamy mieć właśnie galilejski ton wobec siebie, nie trzeba od razu reagować. Często w ogóle trzeba udać, że się nie słyszy. Nie słyszę pewnych akcji. Ja się tego też uczę. Zazwyczaj jest tak, że gdzieś otwieram swoją buzię. Jest akcja i jest reakcja. Jest akcja i jest reakcja. Ale jestem w tym coraz lepsza. Uczę się, żeby nie otwierać swojej buzi. Wtedy, kiedy nie potrzeba. Przypowieści Salomona 4:20-22. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa i nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Wiecie co, ja kiedyś miałam taką sytuację, że miałam straszną chorobę skóry. Miałam straszną chorobę skóry i generalnie chyba nic nie działało. Artur się o mnie modlił, jeszcze nie wiedzieliśmy różnych rzeczy, brał tę chorobę na siebie, mówi, Boże, niech to spadnie na mnie, ja się będę drapał, ona niech się nie drapsie. W ogóle nie mieliśmy pojęcia, jak mówić do chorób. Uczyliśmy się, tak? Ta koszyczko się drapała, mówię, chyb się drapał jakoś tam z chorób, bo ja się drapałam szyszką, z koszyka wyciągałam szyszkę i drapałam się szyszką. Nie wiedziałam, że można przechnąć i wstrzymać rozwój choroby, więc brałam sterydy, żeby mnie nie swędziało i tak dalej. W ogóle myślałam, że mam trąd. Nigdy nie widziałam trądu, ale wydawało mi się, że ja mam trąd. Mówię, tak, to na skutek tego w ogóle, mówię, bo służymy Bogu, w ogóle diabeł nas teraz, wiesz, pozabija. Uczyliśmy się, nie wiedzieliśmy rzeczy. I przyszedł do mnie człowiek i powiedział, ja bardzo chciałam być uzdrowiona, bardzo, chciałam być bardzo zdrowa. Swędziało mnie tak, że mówię, nie wyrobię w ogóle. Wiecie, po prostu szok. I przyszedł do mnie człowiek i mówi, Agato, mam przekonanie od Boga, że jak się wykopiesz w musztardzie, będziesz zdrowa. I wiecie co? Ja się w ogóle nie zastanowiłam nad tym. Czy mam to rozważyć? Ja po prostu kupiłam słoik sarebskiej musztardy, a miałam rany na ciele. Ja miałam rany na ciele. Wróciliśmy do domu z kościoła, wkitowałam ten słoik sarebskiej musztardy do wanny i on mi powiedział, masz się zanurzyć 3 razy. Zanurzyłam się 3 razy i wyszłam całkowicie uzdrowiona.
Całkowicie. Uwierzyłam w słowo, uwierzyłam w coś, co było w ogóle głupie, to było strasznie głupie. I wiecie, żebyście dobrze zrozumieli, to nie musztarda mnie uzdrowiła. To moja wiara, tak? To słowo, które zostało posłane, ono się jakby złączyło z moją wiarą, tak? Dla mnie nie miało to w ogóle znaczenia, żeby mi kazali, nie wiem, na muchomora usiąść gołym tyłkiem i założyć coś tam jeszcze na głowę i się pokropić, to ja bym to zrobiła, bo ja bardzo chciałam być uzdrowiona. Mi doskwierała ta choroba. I teraz tak, zobaczcie jak to działa. Dopóki nam coś nie przeszkadza w naszym życiu, to my tego nie wypędzimy. My nie zostawimy tego tematu. Dopóki tobie jest dobrze, w różnych sytuacjach twojego życia nie zostawisz tego tematu. Nie zostawisz tego tematu. Ja kiedyś miałam z Arturem taką sytuację, on mi wiecznie przy wszystkich zwracał uwagę. Ja w ogóle mówię, nie zrobię. Cokolwiek ja powiem, to on zawsze jest nade mną. Mówię, gdzie się nie obejrzy, to jest Artur. Gdziekolwiek nie stoi, jest Artur. Cokolwiek nie powiem, jest Artur. Ja powiem jedno słowo, on już jest nade mną. W ogóle wszędzie jest Artur. Ja kiedyś po prostu powiedziałam też do niego, mówię, ranisz mnie w taki sposób, tak? Ranisz mnie swoim słowem, nie rańmy się słowami. Musimy zacząć się kochać, mieć wobec siebie galilejski ton. Galilejski, ja wiecie co, ja rozpoznaję galilejski ton. Jeśli ktoś nie mówi do mnie galilejskim tonem, to ja w ogóle to olewam. Ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, tak? Ja rozpoznaję galilejski ton. To jest galilejski. Dziś miałam sen o Kamilu. Śnił mi się Kamil. Napisałam mu w SMS-ie ten sen. Śnił mi się Kamil, taki w ogóle zwycięski, spocony jak szczur. W ogóle wchodził na góry jak zwycięzca, rozumiecie? Dużo przeszkód, ale wchodził tam sam bez człowieka. I wiem, że uwierzył słowu. Wchodził tam sam bez człowieka. I kiedy stanął na górze, tak, zobaczył zupełnie inną płaszczyznę. I z tej płaszczyzny spojrzał w dół, zaśmiał się szyderczo. Wiecie, o co chodzi? Wiesz, kiedy stoimy na odpowiedniej płaszczyźnie, kiedy stoisz w odpowiednim miejscu i kiedy widzisz tak naprawdę Jerozolimę, tak? To wiesz, patrzysz w ogóle na ten szajs. Diable, jesteś pod moimi stopami. Diabeł jest pod naszymi stopami, tak mówi słowo. I mamy wierzyć w słowo. Nie potrzebujesz człowieka, który cię będzie o tym utwierdzał. W ogóle nie potrzebujesz człowieka. Tak naprawdę, jak tutaj wszyscy siedzimy, każdy z nas jest w stanie poprowadzić uwielbienie. My nie mamy problemu z Bożą mocą. Boża moc jest. My mamy problem z naszymi duszami. Czemu nauczamy na pewne tematy? Dlatego, że byliśmy w pewnych kanałach i wiemy, że tam po prostu są piwniczni. Ja nie chcę piwnicznych do mojego życia. Bo ja wolę uwierzyć słowu, tak? Wolę poodcinać haczyki na mojej duszy, żeby diabeł tak naprawdę nie miał się o co zahaczyć. Bo wiecie, jak jest z diabłem? On nie może wejść do naszego życia, jeśli my mu na to nie pozwolimy. To nie ma tak, że w ogóle diabeł wchodzi do twojego życia. Nie można tak. Musisz mu pozwolić. I często są to małe po prostu rzeczy, tak? Ja uważam, że język jest wrogiem wiary. I jestem również przekonana, że brak prawidłowej pokuty, tak? Blokuje naszą wiarę. Brak prawidłowej pokuty blokuje naszą wiarę. Dzisiaj wszystko jest generalnie spłycone. Wiecie, Nowe Narodzenie jest spłycone, Chrzest Duchem Świętym jest spłycony, tak? Nie ma znaczenia na przykład modlitwa innymi językami. Ja kiedyś byłam na takim spotkaniu, przyjechał taki mesjański pastor i uczył pastorów na tym spotkaniu, co to w ogóle znaczy 70 parę godzin modlić się innymi językami. Tam było takie ciśnienie, że tam nikt nie wytrzymał, bo gdzie ciśnienie nie wytrzymają. Nie, to nie dla Polski, Polska się nie nadaje i tak dalej, wiecie. A tam to nie było nic związane z duszą, nic nie było związane z umysłem, tak? Ja w ogóle nie pamiętam, ja dzisiaj się modlę innymi językami, ja za tydzień nie wiem w ogóle, jak się modliłam, tak? Bo ja tego nie pielęgnuję w mojej głowie. Ja w następną niedzielę czy w poniedziałek modlę się inaczej, tak? Bo ja tego nie pielęgnuję. Doświadczyliśmy tam takich rzeczy, że wiedzieliśmy, że jest coś na rzeczy. Modlitwa innymi językami. On się bez ustanku modlił innymi językami i opowiadał świadectwa, że po 72-godzinnej modlitwie innymi językami trup wstał. Czujecie klimat? To jest szok. Ja na przykład nie wierzę dzisiaj w Polsce, gdzie mówią, o, wskrzeszony, wskrzeszony, ale nikt o tym nie wie. Rozumiecie?
No, ale nikt nie wie, że człowiek został wskrzeszony? No człowiek został wskrzeszony? Nie żył, jest zgon. Jest dokument, jest zgon. Tak? Jakaś awaria w ogóle. No jakaś awaria.